give me 110%, Phoenix. I'm not doing this for you. Enemy reinforcement! Take cover! Cześć, witajcie. To co widzicie to oczywiście Gears of War 3. I nie jest to ani żaden trailer, ani żaden gameplay z sieci ściągnięty. Jest to moje obecne granie. W tej chwili obracam sam Markusem. I tak, to oznacza, że udało mi się w końcu stworzyć gameplay HD w jakiejś normalnej, porządnej rozdzielczości, którą może bez bólu uda się w końcu oglądać. Takie teraz materiały będą u mnie dominowały. No, ponieważ jest sposobność, to nie wypada tutaj nie wykorzystać. Mam w planach przypomnienie paru starszych gier na konsole, zarówno Xboxa, jak i PS3. Nie będzie to jakiś super... Nie będzie to jakaś ustalona kolejność, ustalone tytuły. Po prostu no, bardzo subiektywna lista gier, które sądzę, że fajnie byłoby przypomnieć. No i oczywiście warto pamiętać o Gears of War 3. To przede wszystkim jest to moja pierwsza gra na tej generacji konsol. To z nią utożsamiam Xboxa 360 i nawet PS3. Chodzi mi oczywiście, wiadomo, o moc obliczeniową tych konsol. Ta gra wciąż wygląda świetnie. A jeżeli chodzi o gameplay, to tu już wielu próbowało, jeszcze nikomu nawet do poziomu jedynki nie udało się dorosnąć. Jeżeli chodzi o te wszystkie mechanizmy, chowanie się za zasłonami, czy strzelanie TPP, po prostu w tej chwili naprawdę Gearsy na tej konsoli, na tej generacji konsol są numerem jeden. Jest tu świetny klimat, świetne po prostu postacie. To wszystko oczywiście zostało wyeksponowane trochę później, ale no, zawsze trzeba postawić ten pierwszy krok. Jest niezwykle ważny. Stosunkowo niedawno skończyłem czytać drugą książkę z tego uniwersum i byłem zachwycony. Mogliście poznać moje opinie niedawno. I ten świat naprawdę urzeka, to po prostu... Już nie mówię o tym charakterystycznym ciężarze gry, w której wszystko jest wielkie, w której wszystko się wydaje mieć swój ciężar, naprawdę. Ale to takie odejście od tego science fiction, takiego, kurczę, nie wiem, steampunku, jakiegoś Deus Exa, Syndicata, tego takich, tych neonów, tej udawanej czystości. Bardziej to wszystko wygląda jak, nie wiem, ta architektura, to wszystko takie monumentalne, stoi od wieków. Bardziej przypomina, nie wiem, budowle europejskie niż cokolwiek, co stoi w Stanach. To jest na pewno jeden z wielu atutów, dzięki którym Gearsy to naprawdę jedna z najlepszych serii, jakie teraz obecnie mamy na tej generacji konsol. Control, this is Delta. We have visuals on Alpha. Possible KIA. No sign of resonator. Tu miałem zamiar wam pokazać trochę późniejszy fragment, bardziej klimatyczny i z pełnym oddziałem Delta. Ale niestety, po paru latach gdzieś tam zgubiłem save i musiałem zaczynać od nowa. Szybko przyszedłem misję treningową. Bardzo ją lubię głównie z tego powodu, że achievement za jej przejście jest moim pierwszym achievementem w ogóle. Jest jakaś tam historyczna rzecz, do której też lubię mieć sentyment. I ta czacha wyskakująca po oberwaniu, i ta piła mechaniczna, i ta krew na kamerze, Boże. Na tej grze się uczyłem grać padem, serio. Kolejne części dawały coraz niższe poziomy trudności. W tej chwili gram na czymś, co spokojnie można pod ich kątem nazwać normalnym. I te dziury, które trzeba zamykać granatem. I ci.
Lekko widać oczywiście różnicę między trójką a jedynką, ale no, no cóż, to jest po prostu wszystko na korzyść trójki. I dwójki oczywiście, największy skok był w stronę, największy skok był między jedynką a dwójką, potem Epic bardzo dużo nadrobił efektami świetlnymi i tego typu sztuczkami. Ten świat bardzo dobrze, ten świat cały czas jest rozszerzany o inne media. Ja bardzo chętnie bym się wybrał na taki film. Przykładowo, oczywiście już nieraz o tym mówiono. Są książki, czekam właśnie na trzecią. Są komiksy, są gry planszowe, różnego rodzaju atrakcje. Dobra, tu sobie przyspieszymy i ostatnią akcję przeprowadzimy, bo to ma być lekkie przypomnienie. I przede wszystkim prezentacja moich możliwości obecnych. W końcu nie będzie wstydu, kurde, dawać linków na jakichkolwiek serwisach do mnie. I flankujemy. Podstawowa taktyka w tej grze. Aha, ha, ha, ha. Zdychać, ścierwa. Ten świat zniszczony wieloletnią wojną. Ci przeciwnicy, kurczę. To mnie nigdy nie przestanie bawić z, nie wiem, z wyczekiwaniem wypatruję jakichkolwiek informacji o kolejnych Gearsach. I to będzie bardzo fajna scena obrony w fontannie. Będą wrogowie nacierali z kilku stron. No teraz z jednej mniej. No widać, że trochę niski poziom włączyłem, ale no przede wszystkim przypomnienie gry oraz pokaz moich możliwości. Po prostu nie przestanę tego powtarzać. Że nie mogę doczekać nowych produkcji w ramach zwykłego gameplaya, żeby wam pokazać. Ach, to będzie boskie. No przejdź, przejdź. Świetnie się w to gra na wyższych poziomach trudności, kiedy jest starach się dosłownie wychylić. A wiadomo, wychylać się trzeba. Jest to super feeling i jeden z najfajniejszych doznań w grach? W grach, w ogóle w grach. Dobra, super scena zaliczona. Dalej będzie tylko lepiej, jeżeli, no, Boże, ta gra ma 6 lat już w tej chwili. Jeżeli gdzieś ją znajdziecie, macie Xboxa, albo nawet na PC-cie to wyszło. Nawet na PC-cie to wyszło, ja serdecznie polecam, bo gra jest absolutnie warta świeczki. Gra, która definiuje tę generację konsol, naprawdę. Dzięki za uwagę. I cześć! Wyczekujcie nowych materiałów w jakości HD. Jezu, jakie to jest piękne. Aha. Na razie.